ostatni weekend na specjalnie przygotowanym boisku do siatkówki plażowej obok stadionu Mosir w Piastowie odbył się turniej Open w tej dyscyplinie sportu. Na pewno to jest troszeczkę inny sport niż normalna halowa siatkówka. Jest bardziej technicznym sportem. Tutaj rzeczywiście też jest o tyle fajnie, że nie do końca jakby dyskryminuje niektóre osoby, które na hali powiedzmy nie dałyby rady albo nie dostawałyby szansy. Nagranie na piasku rzeczywiście tą szansę otrzymują. Jeżeli technicznie są zaawansowani zawodnicy bardzo dobrze, to na piachu mimo niższego wzrostu bez problemu sobie dają radę i mogą grać o najwyższe cele i zdobywać najwyższe tytuły. Piastów rzeczywiście ostatnio oczywiście pomocy pana burmistrza i miasta Piastowa zaangażował się w rozwój siatkówki i sportu. Bardzo za to dziękujemy i miejmy nadzieję, że niebawem powstanie już taki zespół profesjonalny, który będzie uczestniczył w jakichś rozrywkach ligowych. Treningi odbywają się w poniedziałki, w środy w szkole podstawowej numer 1. Od godziny 16 pierwsza grupa, ta starsza, przedział wiekowy powiedzmy od 14 w górę. A ta młodsza od 17.30, przedział wiekowy do 14-13 roku życia. 8-6-latki też, jeżeli będą miały ochotę, mogą przychodzić. Te pierwsze treningi będą takimi treningami zapoznawczymi. Później będziemy jakby tworzyli już takie docelowe grupy z trenerem Tomkiem, który wcześniej tutaj prowadził zajęcia w ubiegłym roku. W imprezie udział wzięli amatorzy i profesjonaliści. Drużyny grały w systemie każdy z każdym. Atmosfera na zawodach i rosnące zainteresowanie siatkówką w Piastowie dają nadzieję na kolejny turniej siatkówki.